Witajcie! Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zrobić ozdobny pojemnik na sypkie produkty ze słoika o pojemności około 1,5 litra, w którym kiedyś kupiłam landrynki. Słoik stał, aż w którymś momencie wpadłam na pomysł, że wykorzystam go do wykonania ozdobnego organizera. Jest to słoik zaciskowy z pokryweczką na wcisk. Jak już mówiłam, ma pojemność około 1,5 litra. Cały słoik okleiłam papierem ryżowym w kolorze ciemnej zieleni. Słoik oklejamy papierem, który porwany jest na małe kawałeczki. Oklejamy słój, jak i pokryweczkę. Z pokrywki zdejmujemy uszczelniacz. Jest to uszczelniacz plastikowy i całą pokryweczkę dokładnie również oklejamy. Wszystkie miejsca, w których mogą znaleźć się podczas przyklejania drobne prześwity, również należy małymi kawałeczkami dokładnie okleić. Po okleieniu zostawiamy słoik i pokrywkę do całkowitego wyschnięcia, aby podczas dalszej pracy papier ryżowy nie przyklejał się nam do rąk. Następnie nożykiem wycinamy z papieru, u mnie papieru klasycznego, element kwiatowy. Mnie podobał się, mnie podobały się klematisy. Jeden, właściwie dwa elementy są dość dużej wielkości. Jest to praktycznie, można powiedzieć, tak na połowie kartki A4,
czyli na jednej kartce A4 są dwa takie elementy, tak to sobie wydrukowałam. Natomiast na pokryweczkę będziemy potrzebowali taki maleńki motyw klematisów. Wycięte elementy moczymy w wodzie. Moczymy je po to, aby papier zrobił się miękki, bo wtedy o wiele łatwiej jest nam przykleić na takiej obłej powierzchni. Suszymy elementy na ręczniku papierowym, następnie wysuszony słój smarujemy w miejscu przyklejenia klejem do dekupaż. Również smarujemy odwrotną powierzchnię motywu kwiatowego i przyklejamy po obu stronach słoika. Słoik nie jest okrągły, jest w kształcie, można powiedzieć, elipsy, czyli taki obły, więc bardzo łatwo na tych większych powierzchniach przykleimy motywy klematisów. Mokry papier daje się bardzo łatwo kształtować na powierzchni, która nie zawsze jest do końca równa i wtedy w zagłębienia bez problemu możemy delikatnie pędzelkiem uformować nasz motyw. Wszystkie wystające resztki papieru ryżowego na brzegach słoika i przykrywki usuwamy za pomocą papieru ściernego bądź tak jak ja za pomocą pilniczka o niezbyt wysokiej gramaturze, czyli takiego drobnoziarnistego, i ładnie czyścimy powierzchnię. Następnie za pomocą specjalnej farby, którą można zakupić w sklepach z elementami plastycznymi, są one w małych tubeczkach, nazywają się konturówkami. Jest to specjalna farba do obrysowywania konturów bądź różnych drobnych prac. Ja wykorzystuję konturówkę w kolorze miętowym firmy Pentart w tak zwanej technice point to point, czyli punkt przy punkcie. Za pomocą konturówki tworzę wzór na górze słoika oraz na jego węższych bocznych powierzchniach. W tym przypadku akurat wzór tworzony jest na bieżąco, a więc nie mam konkretnego planu, tylko po prostu przyglądając się słoikowi i jego drobnym tutaj elementom, które są wytłoczone już w tym szkle, po prostu je obrysowuję kropeczkami, tworząc pewnego rodzaju łańcuszek czy koronkę, można to powiedzieć, można to nazwać również. Na górze słoja i na dole tworzą bardzo podobną koronkę, gdyż słój ten zawiera pewne wytłoczenie, które ja po prostu obrysowuję. Również za pomocą konturówki na brzegach motywu kwiatowego tworzę ozdobne gałązki, które stanowią taki element dekoracyjny. Na brzegach węższych słoja maluję kratownicę, na której również umieszczam małe gałązki, żeby udało mi się
prosto stworzyć te krateczki. Delikatnie rysuję je najpierw na powierzchni słoja, na powierzchni oklejonej papierem. Rysuję proste kreseczki za pomocą ołówka. Jest on na tym ciemnym tle dość słabo widoczny, więc nie będzie się przebijał. W momencie wyschnięcia powierzchni, jeżeli gdzieś byłyby widoczne jeszcze kreseczki od ołówka, można je wtedy wytrzeć mięciutką gumką do ścierania ołówka. Mały element kwiatowy klematisa również moczymy w wodzie,
po to, aby papier stał się miękki, łatwiej udało się go formować na powierzchni. A następnie, jak poprzednio, za pomocą kleju do dekupaż smarujemy powierzchnią górną zakrętki oraz motyw kwiatowy. Przyklejamy, delikatnie formujemy na powierzchni górnej zakrętki i pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia. Po wysuszeniu elementów przyklejonych klejem, a także obrobionych konturówką, wówczas sprawdzamy, można powiedzieć, organoleptycznie, czyli palcem, czy zupełnie farba konturówki wyschła, i wówczas cały słój, łącznie z zakrętką, kilkakrotnie lakierujemy, nakładając poszczególne warstwy lakieru na uprzednio dobrze wysuszone. Tych warstw ja nakładam przynajmniej 3. Niejednokrotnie oglądając jakąś swoją pracę, stwierdzam, że tych warstw może być na przykład 5 albo 7. Jest to zależne od wchłanialności tak naprawdę papieru czy farby, którą malowaliśmy słój. Po dokładnym wysuszeniu możemy powiedzieć, że nasz projekt, nasz słój został ukończony i możemy go wówczas użytkować.